Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, postanowiliście z Państwem się spotkać w wyniku niepokoju, który powstał po wypowiedzi w dniu wczorajszym w Koninie Pana Marszałka dotyczącej naszej największej, najważniejszej inwestycji, czy budowy linii kolejowej z Turku do Konina. Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego raczył stwierdzić, że będzie zgłaszał się do PKP PLK o powstrzymanie ogłaszania przetargu na dokumentację na budowę linii kolejowej do naszego miasta, do Turku. W wyniku protestów, że będzie się wsłuchiwał głosy ludzi. Szanowni Państwo, jesteśmy zaniepokojeni, wręcz zbulwersowani tą wypowiedzią, hamowaniem przez tak wysokich urzędników, jak marszałek województwa wielkopolskiego, jak poseł Tomasz Nowak, rozwoju subregionu konińskiego. Po pierwsze, nie można powstrzymać się od ogłaszania przetargu, skoro ten przetarg już jest ogłoszony i nie ma formalnych podstaw do tego, aby tę procedurę zatrzymać. Po drugie, pan marszałek nie tak dawno w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisał stosowną umowę z PKP PLK dotyczącą całego tego przedsięwzięcia. Po trzecie, pan marszałek miał dość czasu, aby przeprowadzić odpowiednie konsultacje ze stroną społeczną, zanim podjął decyzję o przebiegu linii kolejowej. Tego czasu było wystarczająco dużo. Kolejna sprawa. Trasa przebiegu linii kolejowej została wybrana przez Urząd Marszałkowski i pana marszałka. I my się z tą trasą zgadzamy, bo to był racjonalny wybór, ale ten wybór przecież był autonomiczny. Wybrał tę drogę pan marszałek, Urząd Marszałkowski, bez żadnych nacisków, bez przymusów. Ona wynikała z logiki, z tego, że ta trasa jest najbardziej potrzebna i będzie najlepiej służyła naszym powiatom, miastu Konin w tej wersji. Szanowni Państwo, i żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko wszystkim tym osobom, którym się ten przebieg linii nie podoba, przeciwko mieszkańcom, rozumiem. Ich mają prawo walczyć o swoje prawa. Był na to czas podczas konsultacji. Mają prawo nawet teraz walczyć o to, aby ten przebieg linii kolejowej był jak najmniej dla nich dotkliwy. I tutaj zgoda, ale nie mogę zgodzić się na to, aby zaprzestać procedury przetargowej, bo jak powiedziałem, nie ma do tego formalnych przyczyn w tym momencie. A po drugie, jeśli tak się stanie, są wielkie obawy co do tego, czy ten projekt zostanie w ogóle zrealizowany. Pan marszałek swoją wypowiedzią przyznał się do niekompetencji i do błędu, a to jest błąd kardynalny, wręcz śmiertelny. Takich błędów na takim urzędzie się nie popełnia. Myśmy zabiegali wręcz lata o środki na tę linię kolejową i udało się uzyskać. Nie godzimy się na to, żeby przez kompetencje, niekompetencje jednego człowieka czy kilku ludzi to przedsięwzięcie miałoby być nieprowadzone. Nie ma na to naszej zgody. Szanowni Państwo, jeszcze jedna kwestia, która padła w wypowiedzi pana marszałka w dniu wczorajszym,
Stwierdził między innymi, że jest w stałym kontakcie z posłem Tomaszem Nowakiem w tej sprawie. Pytam więc wprost, co takiego mieszkańcy Turku, Konina, Starego Miasta, Tuliszkowa, Grzymiszewa, Słodkowa i innych miejscowości zrobili panu Tomaszowi Nowakowi, że włączył się w blokowanie tej inwestycji. Dlaczego tak nie lubi mieszkańców powiatu tureckiego? Dlaczego jest pierwszym hamulcowym rozwoju subregionu konińskiego? Pan poseł Tomasz Nowak ma już swoje niechlubne zasługi w czasie tak zwanej prywatyzacji naszych kopalni. I nie chcę i nie zgadzam się na to, aby te swoje umiejętności w tym zakresie wykorzystywał przy budowie kolei do Turku. Ja podejrzewałem, że poseł Tomasz Nowak inspiruje pewne działania blokujące to przedsięwzięcie, no ale wczoraj pan marszałek swoimi słowami to potwierdził. Szanowni Państwo, jestem za tym, aby tę linię kolejową przeprowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy, jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców. Tak, to róbmy, to powinniśmy robić, ale nie można zatrzymywać się w połowie drogi i dawać kroku do tyłu, jak to zostało stwierdzone. To jest bardzo niepokojąca wiadomość i mam nadzieję, że marszałek wycofa się z tych słów, które wczoraj padły. Ja rozmawiałem w dniu wczorajszym z wiceministrem Andrzejem Bittelem, który za te sprawy jest odpowiedzialny. Rozmawiałem również z przedstawicielem PLK w Warszawie i przetarg na dokumentację na kolej do Turku już jest ogłoszony, więc nie można się od niego powstrzymać. Szanowni Państwo, chcę w tej chwili zwrócić się do mieszkańców powiatu tureckiego, powiatu konińskiego, miasta Konina. Obawiamy się, że Platforma Obywatelska, bo przecież i poseł Tomasz Nowak, i prezydent Konina, który od początku jest przeciwko tej inwestycji, i marszałek województwa wielkopolskiego są działaczami Platformy Obywatelskiej. Zbliżają się wybory. Szanowni Państwo, zastanówcie się, zanim będziecie podejmować decyzję. Zwracam się do tych, którym Platforma Obywatelska jest bliska. Te ich decyzje są skierowane przeciwko rozwojowi subregionu konińskiego. Nie możemy się na to zgodzić. I zwracam się do mieszkańców, aby przy swoich decyzjach, głównie tych wyborczych, wzięli to pod uwagę. Turek, Grzymiszew, Tuliszków, Konin niczym nie różnią się od Poznania i zasługują na takie samo traktowanie jak wszystkie inne regiony, rejony Wielkopolski. W związku z tym apelujemy do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wycofał się z tych zamierzeń, ponieważ w ten sposób potwierdza tylko swój nieprofesjonalizm, niekompetencje. Na te działania był czas. Pan marszałek podjął stosowne decyzje, podpisał się pod nimi publicznie w Urzędzie Wojewódzkim. Niech więc dotrzymuje słowa, a przede wszystkim niech on i jego kolega, pan Tomasz Nowak, nie hamują rozwoju Wielkopolski Wschodniej, bo w dniu wczorajszym ogłosili, że jest to historyczny dzień dla subregionu konińskiego, ponieważ ruszają z sprawiedliwą transformacją. Jaka to sprawiedliwa transformacja, proszę Państwa, jeśli próbuje się hamować sztandarową inwestycję dla rozwoju regionu
Konińskiego. Ja jakoś w tym sprawiedliwości nie widzę i oby nie okazało się, że to był historyczny dzień, ale to będzie jeden z tych najczarniejszych dni w historii subregionu konińskiego. Jeszcze raz apeluję do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wycofał się z tych zamierzeń i apeluję, aby pracował nad tym, by kolej, by ten odcinek był poprowadzony tak, aby jak najmniej przeszkadzał w życiu codziennym mieszkańcom i powiatu konińskiego, i miasta Konina, i Turku. Chcę jeszcze podkreślić, że w tej chwili są wyznaczone korytarze przebiegu tej kolei i wszelkie dywagacje na temat tego, czy ta kolej pójdzie kilka metrów w tą stronę, czy w tamtą stronę, są przedwczesne. Szanowni Państwo, apeluję jeszcze do mieszkańców subregionu konińskiego, jeśli chodzi o posła Tomasza Nowaka. Nie głosujcie na tego człowieka. On nie działa na rzecz rozwoju naszego regionu, a wręcz przeciwnie. I to, co robi, do czego namawia marszałka województwa wielkopolskiego, to jest działanie, które może szkodzić rozwojowi naszego regionu. Ja mam tyle, proszę o kilka słów pana starosty. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja powiem tak, ja nie wiem, w co gra pan marszałek Woźniak. Chcę Państwu przypomnieć, że umowa o partnerstwie była podpisana 22 sierpnia 2021 roku i już wówczas było 12 partnerów. To podzielony etap budowy tej linii kolejowej, ja przypomnę, że przecież na studium, wstępne studium planistyczno-prognostyczne budowa linii kolejowej Turek-Konin, ci partnerzy wydali blisko 700 tysięcy złotych. I wstępnie firma określiła, że ta linia ma przebiegać przez, tak my to mówimy, gminę Władysławów. To Urząd Marszałkowski zdecydował, że będzie ta druga linia. Szanowni Państwo, ja w ogóle nie mogę zrozumieć tej wczorajszej wypowiedzi, bo 11 maja, to jest wczoraj, do Starostwa Powiatowego w Turku i myślę do pozostałych partnerów wpłynął aneks do umowy, a w tym aneksie jest zapis, że do tych 12 partnerów przystępują następni partnerzy, czyli już mamy 16 partnerów w tym jakże ważnym projekcie, historycznym projekcie, jeżeli chodzi o subregion koniński, powiat turecki. Ale to jeszcze nic. No przecież w sierpniu 2002 roku to ja odpowiadam, 22 roku to ja odpowiadam za powiat turecki. Uchwaliliśmy, wprowadziliśmy do budżetu środki finansowe, z czego powiat turecki ponad 10 milionów 400 tysięcy złotych przeznacza na budowę tej linii. To do końca tego miesiąca mamy zgodnie z harmonogramem z inżynierią finansową wpłacić 100, żeby być precyzyjnym, 126 800 złotych. Szanowni Państwo, ja się czuję oszukany. Nie wiem, czy mogę mówić w imieniu wszystkich partnerów, ale ja jako jeden z tych 16 partnerów czuję się oszukany. Nie może być tak, że pan marszałek na lekkim wdechu mówi taką informację, przekazuje, nie informując partnerów. Jak on traktuje tych partnerów? A wielokrotnie mówi się o partnerstwie, o współpracy. No gdzie jest tu współpraca? Nie widzę żadnej. Ja wystosuję odpowiednie pismo do pana marszałka z zapytaniem, o co tu chodzi. Trwa, tak jak pan minister powiedział, przecież mamy, z tego co pamiętam, 8 ofert, które się zakwalifikowało do tego projektu.
A panie ministrze, no jeżeli chodzi o pana posła Tomasza Nowaka, on już jakieś zasługi tu w powiecie tureckim ma. On bardzo lobbował elektrownię Japan. Zobaczcie państwo media, jak ta elektrownia Japan pnie się do góry. Oprócz chwastów i kretowic tam nic więcej nie ma. I tak jak pan minister, tak jak ja z jednym z partnerów, z 16 partnerów, już 16, jak chcecie, ja mogę wam nawet odczytać, ilu ich jest, no też apeluję, nie wiem, czy pan marszałek miał zły dzień, no nie wiem, jak to nazwać, czy w ogóle wie, co się dzieje w Urzędzie Marszałkowskim, no bo wczoraj otrzymujemy pismo, aneks, że jest więcej partnerów, to dobrze, to świadczy o tym, że poszczególne gminy wiedzą, jak ważna jest to, ważna inwestycja, no ale to już państwo powinni dopytywać.